19 marca 2022 roku w Wyższym Seminarium Duchownym Świętego Józefa w Lwowie-Brzuchowicach o godzinie 11 odbyła się uroczysta msza świętej, której przewodniczył biskup Edward Kawa. Wraz z nim wspólnie modlili się klerycy i wychowawcy seminarium, byli obecni wolontariusze pracujący w sztabie humanitarnym oraz pracownicy i goście domu pielgrzyma błogosławionego Jakuba Strepy ze wschodniej Ukrainy, którzy stracili swoje domy podczas wojny i teraz mieszkają w domu pielgrzyma. W swojej homilii biskup Edward zwrócił się do wiernych takimi słowami: prośmy Boga, abyśmy dzięki dzisiejszym wydarzeniom staliśmy się sprawiedliwi, tak jak święty Józef, abyśmy byli czyści i nie bali się być narzędziami w rękach Boga. Prośmy Boga, aby poprzez tę wojnę za wstawiennictwem świętego Józefa zmienił się nie tylko nasz kraj, ale cały świat, zwłaszcza Europa, która dziś myśli, rozważa i liczy pieniądze, czy to dla nich wygodne, czy niewygodne, a my codziennie liczymy ludzkie życie, ile osób padło ofiarami tej rosyjskiej agresji. Prośmy Boga, aby obudził Europę i cały świat, aby został uwolniony od materializmu, aby się obudził i otworzył na prawdziwe wartości, które dają prawdziwe życie. Po mszy świętej odbyła się modlitwa poświęcenia seminarium duchownego pod opiekę świętego Józefa i procesja dróżkami seminarium duchownego z figurą świętego Józefa. Procesja odbyła się w pobliżu domu, w którym mieszkają klerycy, gdzie rok temu miało miejsce błogosławieństwo figury świętego patrona. Na zakończenie liturgii wszyscy obecni odśpiewali dziękczynny hymn Te Deum. Pamiętaj pro nas, Święty z nas.